A tu można mówić? Czy... Tak, można do każdej. Dzień dobry Państwu. My tak sobie już tu dyskutujemy na temat golfa. Witam wszystkich w audycji RTV Chicago, programie telewizyjnym, który nadajemy we wtorek na żywo. Proszę Państwa, i dzisiejszym tematem w ramach cyklicznych programów, które nadajemy związanych z biznesem i gospodarką, tym razem biznes w sportowym takim ujęciu, mianowicie zbliża się Golf Outing organizowany przez Polish American Chamber of Commerce tutaj w Chicago 16 sierpnia. No i w związku z tym w naszym studiu gościmy dwóch organizatorów, przedstawicieli Polish American Chamber of Commerce, dyrektora wykonawczego Chamber of Commerce, pana Bogdana Pukszte. Witaj Bogdan. Dzień dobry. Oraz wiceprezesa Polish American Chamber of Commerce, pana Tomka Startka, który jest całym motorem napędowym właśnie tego turnieju, który się zbliża. Bogdan, do ciebie pierwsze pytanie. Która to jest edycja? Jak to się zaczęło? A, no to zaczęło się kilka lat temu, to już jest chyba trzecia czy czwarta edycja. Czwarta, jeśli liczyć tą pierwszą, którą robiliśmy, zdaje się, jesienią. Tak. To pamiętne bardzo było wydarzenie, natomiast czy trzecia, czy czwarta, czy nawet jeśli byłaby to piąta, to ciągle jeszcze jako organizacja jesteśmy początkujący, jeśli chodzi o organizację turniejów takiego formu prawdziwego zdarzenia. Zaczęliśmy to robić dlatego, że robią to inne organizacje o podobnym charakterze i robiąc to promują się jako organizacje, ale nie tylko, stwarzają niesamowite okazje do promocji, nawiązywania biznesowych kontaktów dla członków takich organizacji jak Izba Gospodarcza. Golf, ci, którzy grają od dawna, wiedzą, że to jest preferowany sport amerykańskiego biznesu. Nie ma chyba innej, drugiej takiej dyscypliny, która jest aż tak bardzo ulubiona przez amerykański biznes. Być może nie amerykański tylko, ale na całym świecie. Prawie, że tak. Teraz mi się wydaje. Już w Polsce też przecież większość biznesmenów gra w golfa. Są kluby, jak byliśmy na Florydzie na tym polonijnym największym turnieju, to koło Katowic. To są mistrzostwa świata polonijne. Tak, i jest prywatny klub koło Katowic, z którym akurat miałem okazję grać z panem Wiesławem Kapralem. 400 członków. Proszę. 400 członków w Polsce, prywatne pole i naprawdę dużo się dzieje biznesowo. A czy jak może się otarłeś o golf w Polsce, to zauważyłeś, że tam słownictwo też polskie wyrobili na określenia typu putting albo chipping? No z tym jest trochę problem, bo większość jest jednak wziętych z angielskiego. Tylko spolszczone końcówki, prawda? Końcone, tak. Jak mówię, putting, czyli patowanie, czyli uderzanie już to na green do dołka. No albo jak w piłce nożnej, strzelił z kornera. No tak. Właśnie. Ja mam tutaj fragmenty chyba z pierwszej albo drugiej edycji, także my będziemy sobie rozmawiać, a w tle będzie widać pierwsze uderzenia naszej koleżanki z Chamber of Commerce, wiceprezes Moniki Wyrwas, która właśnie wykonała dosyć udane uderzenie. Także oni sobie będą szli w tle, a my możemy, widać pierwsze próby tutaj, Marek Kowalczyk. Świetnie, no udało się. Także to będzie sobie leciało w tle, a my możemy powiedzieć więcej o tym turnieju. Chodziłoby mi o to, żeby zainteresować golfistów, nie tylko golfistów, ale też przedsiębiorców, członków Chamber of Commerce, czy osoby, które chciałyby być na tym turnieju golfa. To nie jest zawodowy turniej golfa, gdzie trzeba się bać, tylko zupełnie na innych zasadach on na jest. Zawodowych też nie trzeba się bać. Nie trzeba się tak śmiało zwyciężać. Gdybyś Tomek mógł powiedzieć, na jakich zasadach będzie rozegrany ten turniej i właśnie czego nie należy się bać? Czyli no, golfa ogólnie się nie należy bać. Ja swoją przygodę z golfem też zacząłem tylko 7 lat temu i na pierwszym swoim turnieju, który to był Golf Outing, podpisałem kontrakt, który był o wiele
na wyższą sumę podpisany, aniżeli mógłby być normalnie podpisany i to był, że tak powiem, podpisany z przyjemnością, więc powiedziałem, że no, nie ma innego wyjścia, muszę wejść w ten golf. Jest to w formacie scramble, czyli cała czwórka uderza, każdy uderza swoją piłkę, a później wybierany jest najlepszy strzał i uderzamy, wszystkie te cztery osoby uderzają dalej. Czyli można przyprowadzić sobie, można dwie osoby przykładowo w czwórce może praktycznie w ogóle nie mieć pojęcia na temat golfa, nadal mieć przyjemność z grania, bo te dwie osoby, które dobrze grają w golfa, będą, że tak powiem, nadawać ton. Nadawać ton i dobre tempo i gra będzie dosyć szybko szła do przodu. Tak, a ona musi iść szybko do przodu, ponieważ rozpoczynamy o godzinie 12 w samo południe, w najbliższy piątek 16 sierpnia, a już na godzinę 6 po południu przewidziana jest impreza na zakończenie golfa, na którą zejdą się wszyscy z pola golfowego po zaliczeniu 18 dziurek, dołków. I będą na luzie już prawdopodobnie opowiadać sobie, jak to było na polu podczas całego dnia, ale również będzie to okazja do tego, żeby ci, którzy nie grali, dołączyli do tej grupy, którzy grali i spróbowali pobawić się w golfa, prawda? Absolutnie. Poza tym, że podczas tej drugiej części już takiej mniej formalnej będziemy mieli ten właśnie chipping i putting contest, który osoba może zapatować tą piłkę do dołka i wygrać nagrodę, bo mamy $300 za putting i $300 za chipping cash, czyli gotówka do wygrania i tam naprawdę nie trzeba być profesjonalną osobą, żeby wygrać tą, żeby mieć szansę wygrania. Dokładnie. Także mamy w sumie wielu sponsorów i pierwszy raz będziemy mieli też sporo Amerykanów, także chcemy pokazać, że Polacy oprócz tego, że dużo robią biznesu w Chicago, że grają w golfa. A można też, wiesz, polsko-amerykański ten biznes połączyć. Dokładnie, kilka dni temu dzwoniła do mnie duża firma z Wisconsin, amerykańska, która poszukuje partnera biznesowego w Polsce. Dosyć spora firma, nazwa bardzo znana. Założę się, że jest co najmniej 50% prawdopodobieństwo, że jeden z nas dzisiaj ma bieliznę w produkcji tej firmy. Ale poszukują partnera w Polsce, więc gdy usłyszeli, że jest możliwość poznania ludzi o polskim rodowodzie, którzy mają i biznesowe, i inne związki z Polską podczas naszej imprezy golfowej w piątek, nie mogą się doczekać, żeby dołączyć do nas i nawiązywać się kontakty i być może przy okazji znaleźć przez nas, poprzez tą imprezę i naszych członków, naszej organizacji, którzy będą w niej uczestniczyć, partnera biznesowego w Polsce na dalszy rozwój sprzedaży swoich produktów. Czy możecie panowie powiedzieć kilka słów na temat samego pola golfowego, które jest w Deerfield, prawda? Zostało ono wybrane. Tomek, co możesz powiedzieć bliżej, dlaczego akurat to pole? No, staraliśmy się wybrać takie pole, które by było na niezłym poziomie, nadal żeby było affordable, czyli dało się zagrać na nim za niezbyt duże pieniądze. I Deerfield i było zlokalizowane w miarę łatwo, żeby dało się dojechać z większości wszystkich części Chicago i Suburbs. Także jest to w Deerfield, 2 minuty na zachód od zjazdu na Deerfield Road z Highway 94, czyli można tak samo z południowych czy zachodnich części miasta można dojechać z downtown prawdopodobnie 40 minut. No wszystko zależy od tego, jaki jest ruch, ale dlatego też jest o godzinie 12, żeby można było dojechać bez dużego ruchu, czyli z downtown wydaje mi się, że można dojechać 40 minut na to pole. Jest to pole, które na wózki mają GPS, czyli pokazują odległości od chorągiewki, czy od tego dołka, czy jest
jest to naprawdę na wysokim poziomie pole. Mają bardzo ładne tak zwane practice facility, czyli driving range, na którym można sobie popróbować przed graniem ustalić ten swing, który codziennie jest inny. I później mamy chipping and putting contest, który będzie właśnie można oglądać z deku, bo jest duży dek. Pogoda będzie wyśmienita, to już załatwiliśmy dawno z wyższymi osobistościami. I wtedy z deku można oglądać ten chipping and putting i wygrać gotówkę. No właśnie, ja tutaj akurat puszczam fragmenty uderzeń tych zaczynających turniej, prawda? W związku z tym, proszę Państwa, ja tutaj wyjmuję ten kij golfowy, którym zaczynamy grę w golfa. No i jeżeli ktoś dobrze tym kijem uderzy, to może wygrać 20 tysięcy dolarów. Albo ja samochód. 20 tysięcy muszę skorygować. Proszę, bo mamy long drive. Tak, to jest driver, czyli tym możemy wygrać 200. Bo longest drive jest 200. Na jednym dołku, który jest par 3, czyli za trzema uderzeniami normalnie, że tak powiem, można trafić według zasad do dołka. Tak, do dołka, ale czasami zdarza się, że jest strzał, który może wpaść piłka do dołka. Jeżeli za pierwszym strzałem wpadnie piłka do dołka, czyli około 160 yardów tam będzie, 20 tysięcy cash. To jest jeden z naszych sponsorów, oferuje to, że jeżeli ktokolwiek trafi do dołka za pierwszym strzałem, wygrywa, jedzie do domu. Ręce się pocą. No właśnie, ręce się pocą i w ten sposób będzie tam z walizeczką, tak? Tak, tak. I tak zwana walizka. Czyli nagrody znakomite. Ja pamiętam jak robiliśmy tą pierwszą edycję, tak? I drugą nawet, jak trudno było znaleźć 20-30 uczestników wśród członków naszej organizacji. W tej chwili, w tym roku, częściowo dzięki motorowi tego, co robimy w tym roku, będzie co najmniej 80, mi się wydaje. Tak. Ale z punktu widzenia organizatorów najciekawsze jest to, że nie będzie jeden, dwóch, trzech sponsorów, tylko mamy ponad 20 sponsorów. No właśnie. Różnego rodzaju nagrody. Mówiąc na ten temat, przepraszam, ja chciałbym w tym momencie pokazać właśnie w stronę sekundę. Chcemy wejść na stronę golfa, którą założyła do tej okazji właśnie Chamber of Commerce i to, o już jesteśmy, proszę Państwa, tak będzie, tak wygląda właśnie nasza strona promująca to wydarzenie, także proszę jeszcze sekundeczkę trzymać nas na widoku, a za chwilę będzie widoczna strona. Tak, oto i ona. Także Bogdan, gdybyś mógł kontynuować informacje. Tak, jeśli ktoś bliżej przyjdzie. Lista nagród jest i również lista sponsorów z logo i linkami do ich własnych stron. Jak mówiłem, tych sponsorów jest ponad 20 i przybywa. Czyli prawie tyle, co mieliśmy graczy podczas pierwszej edycji. Graczy czy grających? Grających. Na naszym turnieju golfowym. Dzięki sponsorom jest też rekordowa ilość nagrania i to powoduje z kolei, że jest zainteresowanie większe niż zwykle uczestnictwem w tej imprezie. A jak mówiłem, te nagrody są do wygrania nie tylko przez tych, którzy będą grali i mogą wydać 20 tysięcy czy 200 dolarów za tam różne formuły. Będzie również po raz pierwszy w historii naszych turniejów pogrania sobie z profesjonalistą, z człowiekiem, który ma już 12 lat doświadczenia w tych profesjonalnych turniejach golfowych amerykańskich, nie tylko amerykańskich. I on będzie w naszym turnieju również uczestniczył i w pewnym momencie będzie okazja do tego, żeby pokonkurować sobie z nim
I dla tych, którzy wygrają tą konkurencję, również będą specjalne nagrody. Więc będzie bardzo, bardzo ciekawie o wiele więcej niż poprzednim razem. I myślę też bardzo medialnie z tego względu. Ja właśnie teraz otworzyłem stronę, na której są informacje dla sponsorów. Też jest bardzo łatwa forma wpłacenia za udział w tym turnieju, a także zostania sponsorem jednym z trzech kategorii. Także ci, którzy... Tak naprawdę to po raz pierwszy w tym roku ja widzę i czuję, jako przedstawiciel Polish American Chamber of Commerce, Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej, dlaczego inne organizacje po tym charakterze tak uwielbiają golf jako możliwość zbierania środków finansowych na swoją działalność na resztę roku. To jest świetny fundraiser. Znakomicie. A teraz wracając jeszcze do takiej rozrywkowej części, tutaj znowu będzie pytanie do Tomka, znakomitego golfisty. Słuchaj, tutaj przyniosłem taki kij, który no, jest dla niektórych zagadką, prawda? Czy się złamał, zepsuł, ktoś go chciał nareperować. Powiedz mi, co z tym kijem robimy i kiedy go używamy? No właśnie, to wiedziałem, że tu jakieś będziesz miał trudniejsze pytania dla mnie. No to jest kij, którym normalnie nie gramy, ale on jest bardzo dobry do tego, żeby swój swing polepszyć i on po prostu tu się łamie. Ale to jest tylko kij do ćwiczeń, żeby po prostu wyregulować swój swing, a tempo swingu jest jedną z najważniejszych rzeczy w swingu i jeszcze żeby skorygować, nie jestem absolutnie profesjonalnym golferem, ale no, sprawia mi to bardzo dużo przyjemności, ale będziemy mieli właśnie tego Pro, który jest polskiego pochodzenia, ale to jest Amerykanin. I będziemy mieli właśnie szansę wygrać z nim, to jest Beat the Pro, czyli uderzyć lepiej, bliżej chorągiewki jak on. I wtedy osoba, która uderzy lepiej jak Pro, wygrywa nagrodę. Także wiele jest rzeczy. Golf jest właściwie, nie ma możliwości, żeby być już tak dobrym w golfie, żeby nie dało się być lepszym. Dlatego golf jest ogromną maszyną biznesową, to jest industry, to jest coś, co właściwie ma niesamowitą, jest właściwie nieskończalne, jeżeli chodzi o i naukę, i o biznes. Wiadomo, że będą w tym turnieju brały też udział panie i mamy kilka zdjęć, które znaleźliśmy właśnie na stronie Facebook Chamber of Commerce i jeżeli można prosić o pokazanie kilku zdjęć na wózkach właśnie z ubiegłego roku. Tutaj widzimy, Tomek, ciebie też w towarzystwie. Czy to była uczennica? Nie, absolutnie nie. Dobrze, to następne zdjęcie, bo też mamy panie. Z ubiegłego roku właśnie udało nam się kilka zdjęć zobaczyć. Panie są całkiem podobne charakterem do panów, ponieważ one też lubią łączyć biznes z przyjemnością i zauważają, że no nie ma chyba lepszego sportu niż... Tak, a mamy bardzo dużo kobiet w polonijnym biznesie, które są bardzo aktywne. Tak, słuchajcie, ja biorę ten drugi kij, żeby realizatora pogonić z następnymi zdjęciami. Czemu nie ma następnych zdjęć, a ja tu już się szykuję z tym kijem na rozważenie pewnych kwestii. Prosimy o następne zdjęcia na wózkach. No, jeżeli jest jakiś kłopot, to w takim razie ostatni kij, który przyniosłem, to jest kij, który już ma swoją historię zapewne i tradycję, ponieważ to jest wood, no i jest drewniany. Co możesz powiedzieć o tym kiju, oprócz tego, że jest ładny, czy można go używać w tej chwili podczas turnieju? No to muszę powiedzieć, że wood, także Tiger Woods używa wood,
i jest to jeden z kij, który używany jest do dalszych strzałów, czyli tam w okolicach 200 yardów i ponad. Czy ten kij, ten dokładnie, można używać, bo ja spotkałem się z opinią podczas właśnie turnieju, że zwrócono mi uwagę, Robert, ale tym kijem na turnieju już nie możesz grać. Co ty sądzisz? Na naszym kiju można. Jest to oficjalny three wood, five wood, czyli piątka wood, który można grać. On jest dużo trudniejszy. Obecne kije do golfa są o wiele łatwiejsze. I już nie są, tylko się nazywa wooda, a samego drzewa w tych kijach nie ma. Są to wszystko... Końcówka tylko. Tak, to już z materiałów bardzo nowoczesnych wykonane, żeby były i piłka, żeby dalej leciała, ale przede wszystkim, żeby można było łatwiej ją uderzyć. No tak, ale historycznie rzecz biorąc, jest to już taka raczej pamiątka, którą... No tak, to ja myślę, że gdzieś może ma 20 lat, a w ostatnie 20 lat technologia poszła do przodu bardzo, jeżeli chodzi o wszystko, a szczególnie o golfa. Dobrze, to jeszcze raz chciałbym poprosić Bogdan, ciebie, żebyś zaprosił naszych internautów. Tylko skąd? Kto może przyjechać na ten turniej? Czy tylko Chicago, czy Illinois, czy mogą przyjechać ludzie z Nowego Jorku? To jest dopiero 16, jest jeszcze kilka dni, czyli można sobie zaplanować tak, że mogą ludzie przybyć na nasz turniej nawet dalej niż Chicago, dalej niż stan Illinois. Czy Midwest nawet przecież. Mamy często, że zimą szczególnie z Chicago w ciągu jednego, dwóch dni da się zorganizować wyprawę na golfa na Florydę, prawda? Tak samo dzisiaj, w tym tygodniu, z Florydy, ci, którzy tam mieszkają, chętnie pewnie wybiorą się tu, gdzie jest łatwiejszy klimat i świetna impreza golfowa w piątek. Tym bardziej w towarzystwie. Dokładnie, przedsiębiorców. Dokładnie. I mamy jeszcze tą opcję, że pole golfowe powiedziało, że nawet w ostatniej chwili jesteśmy w stanie jeszcze dołożyć kilka osób. Także jest to już... Ogólnie staramy się, żeby nie robić tego, żeby można było rezerwacje zrobione wcześniej, ale nawet w ostatniej chwili jesteśmy w stanie dołożyć, dlatego że nie jest to turniej, który gramy indywidualnie, tylko gramy, każda czwórka gra o wynik. Także wtedy możemy dołożyć jeszcze w ostatniej chwili nawet. No właśnie, proszę Państwa, czyli wszyscy startują punkt 12, ze wszystkich 18 dołków gra jeden strzałem z raty albo syreną. Wszyscy w tym samym momencie oddają pierwszy strzał, bo oczywiście pierwsza osoba z czwórki, prawda? Bo tak, wszyscy naraz nie uderzą. Bo no i wszyscy robią ten hole in one, czyli to jest. To jest ta najważniejsza rzecz w golfie, na którą niektórzy czekają całe życie, żeby uderzyć za pierwszym strzałem, żeby udało się, żeby piłka wpadła do tego dołka. Zdaje się, dwa, trzy tygodnie temu, ja pamiętam, oglądałem wiadomości i jedna osoba tu w okolicy Chicago, po nazwisku, czuć było, że polskiego pochodzenia, zdaje się, w jednym turnieju dwa razy zaliczył za jednym uderzeniem. Tak, co jest ewenementem, bardzo rzadko się to zdarza, prawie się, jak... Prawdę mówiąc, pierwszy raz słyszałem. Oczywiście. Powinien zagrać w Totolotka tym ostatnim razem, co był Powerball, 400 milionów. To pewnie też byłaby traciona. To tyle, jeśli chodzi o golf, o turniej golfa, który będzie 16 sierpnia w Deerfield, organizowany przez Chamber of Commerce, ale praktycznie za dwa dni, kiedy już mięśnie ostygną, zakwaszone mięśnie dadzą nam troszeczkę odpoczynku i możliwości ruszenia się, no i trzeba wtedy się ruszyć, proszę Państwa, koniecznie na Boat Outing, czyli coroczna, od wielu, wielu lat organizowana znakomita, integracyjna impreza dla członków, sympatyków i przyjaciół Polish American Chamber of Commerce. Jest to piękna wycieczka statkiem po rzece Michigan i jeziorze i wtedy dodatkowo będzie niezwykła atrakcja, mianowicie airshow, czyli samoloty, które będą nad tym statkiem przelatywać, tak jak miało to miejsce 4 lata temu.
Bogdan, bardzo proszę, ja teraz akurat otworzyłem stronę Facebook naszej organizacji, no i tutaj już mamy informacje dotyczące właśnie tego dorocznego rejsu. Proszę przybliż tą... Tak, zdaje się, wczoraj wieczorem jeszcze zapowiadaliśmy ten nasz doroczny rejs na statku po rzece Chicago i jeziorze Michigan. Ta impreza, ją już organizujemy po raz 10, 12 być może. Doświadczenie mamy dłuższe niż z golfem. Pierwotnie, przyznam, nie planowaliśmy mieć i sporej imprezy golfowej, i sporej imprezy na statku w ciągu 2-3 dni. To jest rekord organizacyjny w naszej izbie. I ciekawe też doświadczenie będzie z punktu widzenia organizacyjnego od kuchni, jako sobie z tym radzimy. I na obie imprezy mamy już dosyć sporą ilość uczestników. Ta na statku w niedzielę 18 sierpnia, podobnie jak golf, również rozpoczyna się w samym środku dnia. Wchodzenie na statek rozpocznie się dokładnie o godzinie 12.45, co oznacza, że na przystani trzeba już być trochę wcześniej. Ta przystań znajduje się trochę na południe od centrum miasta. I statek, na którym będzie na nim po raz pierwszy, nazywa się Summer of Joy. Ten statek zarezerwowaliśmy wcześniej, ale zarezerwowaliśmy ten statek dlatego, że on będzie pod względem rozmiaru i pod względem tego, jak jest zaprojektowany, idealny do tego, by spędzić tam sobie czas. Wieczór, o których wspomniałeś, to doroczna taka impreza w Chicago już też chyba kilkunastu czy kilkudziesięciu lat tu się odbywa i za każdym razem przyciąga parę miliony widzów, uczestników. My nie za każdym razem, ale często próbujemy organizować nasz rejs właśnie w dzień, kiedy odbywa się ta impreza i wtedy oprócz zabawy na statku, ci, którzy na przykład chcą złapać oddech od tańców i czy jedzenia na niższym pokładzie, mogą sobie popatrzeć na te pokazy. Tą imprezę również organizujemy tak naprawdę po to, żeby integrować się nie tylko wewnątrz organizacji, ale otworzyć ją również na tych, którzy nie znają nas jeszcze być może, a chcieliby skorzystać z okazji na luzie do tego, żeby naszą organizację poznać i być może polubić i uczestniczyć w takich imprezach co roku, a jeśli mają biznes, próbować wykorzystać naszą organizację do tego, żeby ten biznes rozwijał się jeszcze lepiej. Więc bardzo jesteśmy otwarci na to, żeby nie tylko członkowie naszej organizacji, ale wszyscy internauci próbowali skorzystać z tego. Jak mówiłem, to okazja nie tylko, żeby poznać naszą organizację tak bardziej na luzie podczas imprezy statkowej, ale również popatrzyć na centrum Chicago. Perspektywa z rzeki, z jeziora. Cena też jest atrakcyjna, szczególnie, że nie trzeba się tłoczyć na brzegu, na plaży, wyglądać pomiędzy 2 milionami ludzi, tylko jest piękny widok z górnego deku i można oglądać cały dokładnie. I w ramach tej ceny mamy i otwarty bar. Jest otwarty bar? Tak, tak. Jest również świetne jedzenie przygotowywane przez znanego tu wśród nas już od lat Tomka Rybińskiego. Absolutnie. Super. A dla miłośników muzyki i tańca przygrywać będzie znana również już od lat grupa tu w naszym środowisku o nazwie Dixie King. No właśnie, ja w tle teraz puszczę muzykę do zdjęć, które oglądamy.
Także słychać w tej chwili właśnie Dixie Band, który i do tych zdjęć, gdzie wszyscy Dixie tańczą. Kings. Dixie Kings. Tak. Także no, to jest świetna charakter tej muzyki, taki południowy, południowoamerykański jazz z okolic New Orleans, tak jak słuchając tego i podróżując rzeką Chicago, powiedziałem, że Michigan poczucie jest takie, jakby się było gdzieś w New Orleans. Ona jest bardzo atrakcyjna, bo poniżej 3,75 na mieszkańców. Dla tych, którzy zapiszą się na rezerwacji po raz pierwszy. Ekstra zniżka, no to nieco. Ja myślę, że trzeba jednak honorować tych, którzy są od lat im dawać zniżki, a nowi niech jednak po to, żeby znaleźć się w naszym życiu organizacyjnym mamy wiele imprez, 25-30 rocznie, kiedy ci członkowie wszyscy, którzy są z nami od lat, mają wiele zniżek i okazji, ale raz w roku chcemy zachęcić tych z zewnątrz, żeby się nami zainteresowali. Czyli trzeba gości zaprosić, i zapisali się do listy. Świetny ruch marketingowy. Promocja. Widać, że jest to naprawdę, proszę Państwa, organizacja biznesowa, wie jak się promować, jak załatwiać biznesy. Czy nie sądzicie Panowie, że właśnie taka możliwość spotkania się w atmosferze nieoficjalnej, właśnie na takim deku statku, gdzie są przedstawiciele prawie wszystkich organizacji polonijnych, gdzie są prawie przedstawiciele biznesu, że to jest taki świetny moment, taka płaszczyzna, platforma do zawierania kontaktów, które może w przyszłości właśnie przyniosą efekty w biznesie. Dokładnie, dokładnie. I dlatego to organizujemy. Ja powiem, że nie tylko będzie można spotkać na tej imprezie przedstawicieli naszej organizacji, którzy są właścicielami biznesów różnych, nie tylko przedstawicieli innych organizacji polonijnych i niepolonijnych, będą też przedstawiciele agencji rządowych miasta Chicago, stanu Illinois, ambasady polskiej z Waszyngtonu, konsulatu polskiego z Chicago, także bardzo dyplomatycznie też będzie. Może być sytuacja, że zabraknie biletów. Ile osób będzie na statek? 150. 150, tak? Wow, to proszę Państwa, kupujcie bilety, bo chyba nie będzie szans. Pamiętam, że dwa lata temu było chyba 270 osób na którymś ze statków. No, to około 220 to chyba był rekord. Tak, ale Polish American Chamber nigdy nie było organizacją, która konkuruje z innymi organizacjami, tylko chodzi o to, żeby się integrować i żeby wspólne forum, wspólne rzeczy robić, bo inaczej ta Polonia nasza nigdy nie ruszy. Dokładnie, dlatego na przykład planując nasze imprezy typu golf outing czy boat outing, zwracamy uwagę na to, czy inne organizacje akurat w ten sam dzień czegoś nie robią. Próbujemy, często się nie udaje, bo tych organizacji jest tak dużo, ale chociażby golf jest dobrym przykładem, bo wiem, że pierwotnie planowaliśmy grać w golfa w tym roku 26 lipca. I co się stało? Wyszło na to, że przez pogodę późną wiosną, wczesnym latem, która była niedobra dla golfistów, wiele innych organizacji musiało zmienić plany i przełożyło swoje imprezy golfowe na właśnie 26 lipca. Wtedy, zauważywszy to, powiedzieliśmy, nie będziemy ostro konkurować, pójdziemy im na rękę, wyślemy niektórych swoich na ich turnieje, a swój przełożymy na 16 sierpnia. I co? Lepszej pogody już nie może być. Absolutnie, nie jest. Tak, no to perfect jest pogoda, a tych golf outings, nawet które my śledzimy, było ponad 30. Ja myślę, że pomiędzy różnymi organizacjami i jest około 100 golf outings podczas Chicago. Tak, tylko w okolicy Chicago w ciągu jednego lata. Świetna promocja i najważniejsze jest to, że te osoby, które słabo grają w golfa, mają szansę brać udział w tym turnieju, być w tej czwórce, niekoniecznie liderem, ale myślę, że te czwórki będą tak zrobione, że składy będą wymieszane i zapewne ci, którzy słabiej grają tak zwanego golfa partyzanckiego, czyli latają po krzakach, no to nadal mają możliwość wygrania głównej nagrody. Tak, będą mogli. I ja również zachęcam tych, którzy zupełnie nie mają
żadnego doświadczenia z golfem, nigdy nawet nie dotykali kija golfowego. Żeby przyszli na tą imprezę po godzinach, na godzinę 6 wieczorem, kiedy będą mieli okazję do tego, żeby spróbować sobie, tam, prawda? Tak, nawet uczestniczyć właśnie w tym chipping and putting. Być może coś wygrać. Które można czasami porozmawiać. Można mieć trochę szczęścia i wygrać nagrodę, trzymając, że tak powiem, pierwszy raz kij w ręku. Rozumiem. Po turnieju o godzinie 6 zaczyna się część oficjalna, rozdanie nagród i networking, tak? Ta część oficjalna to brzmi tak oficjalnie, to wszystko jest takie trochę na luzie. Ale oczywiście zabawa, będzie wręczenie tak, tych nagród. Oczywiście, dla tych, którzy zdobędą pierwsze miejsce, drugie i trzecie miejsce, oni wszyscy dostaną piękne statuetki. Ci, którzy... Nie mamy statuetki, żeby pokazać. Nie mamy jeszcze ze sobą, bo jeszcze dopiero będziemy mieli za 2 dni. Na specjalne zamówienie dla Chamrock Cars. No to... Tak, ale jak ktoś wejdzie na naszą galerię zdjęciową na Facebooku z poprzednich lat na przykład, czy na stronie internetowej, to tam zobaczy przykłady tych statuetek na pewno. Rozumiem. Dobrze. Panowie, no to w takim razie mamy połączony biznes ze sportem i rekreacją. Znakomicie to wygląda. Mam nadzieję, że wiele osób ta rozmowa nasza dzisiejsza zachęci do tego, żeby jeszcze dopisać się do turnieju albo kupić bilety na statek, jeżeli jeszcze te bilety będą. Także ja dzisiaj dziękuję bardzo, no i zapraszam zawsze do tego, aby promować wszystko, co jest związane z Chamber of Commerce, żebyśmy mogli przedstawić działalność Izby Gospodarczej w pełnym, szerokim zakresie. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy. Proszę Państwa, to byłoby na dzisiaj tyle z cyklu programów Biznes i Gospodarka, a tym razem na sportowo. Gośćmi naszego programu byli dyrektor biura Chamber of Commerce, pan Bogdan Puczta oraz wiceprezes Chamber of Commerce, pan Tomasz Startek, główny motor tegorocznego turnieju golfowego. Dziękuję bardzo.